Cześć kochani! Przychodzę do Was z kolejnym holem zakupowym i podejrzewam, że to w tym miesiącu nie jest ostatni. Pewnie pojawi się jeszcze jeden, ale nie jestem pewna. Czas pokaże. Słuchajcie, jestem trochę w biegu, trochę zsapana, więc musicie mi to wybaczyć, ale mam mnóstwo rzeczy jeszcze do ogarnięcia, zanim się ściemni, a ściemni się za jakieś półtorej godziny maksymalnie, o ile w ogóle, słuchajcie, którą to mamy. No dokładnie, gdzieś za półtorej godziny będzie już ciemno, ale chciałabym najpierw nagrać dla Was ten haul. Jak widzicie, mam pełną siatę, aczkolwiek tych kosmetyków tutaj nie ma aż tak dużo. Wybaczcie, na razie postawię na ziemi. Zaczniemy od rzeczy niekosmetycznej. Jak wiecie, słuchajcie, nie, to nie jest koc, to co widzicie, bo niektórzy mogliby tak pomyśleć. Jak wiecie, niebawem muszę do szpitala i zostać w szpitalu. I ja teoretycznie mam dwa szlafroki, ale żaden z nich nie nadaje się, żeby wziąć ze sobą do szpitala. Oba są już, wiecie, dziurawe, poszarpane i w ogóle takie dochodzenia po domu, ok, no ale nie gdzieś tam wśród ludzi. No i tak czaiłam się jak szczerbaty na suchary na jakiś szlafrok. Nie chciałam wydawać 30, 40, 50 euro, bo uważam, że to są po prostu kosmiczne pieniądze, to tylko szlafrok. No i w minionym tygodniu widziałam w Rossmanie były szlafroki, ale one też kosztowały chyba 25 euro czy 26, jakoś tak. I tak powiem Wam, że no, uważałam, że to jednak mimo wszystko w dalszym ciągu jeszcze za dużo. Stwierdziłam, że okej, można dostać je gdzieś taniej. I dzisiaj weszłam do Rossmana i uwaga, uwaga, słuchajcie. Szlafrok z Ideenwelt, czyli tej marki powiedzmy własnej rossmanowskiej, był przeceniony na dokładnie 12 euro. Także kupiłam za 20 euro luksusowy szlafrok, który ma kołnierz i jest mięciusieńki. On jest w takim, wiecie co, różowym kolorze. O, teraz widać dobrze kolor. On jest w takim różowawym kolorze. To jest rozmiar LXL, no bo SM byłoby dla mnie raczej za małe. No, jak widzicie, jeszcze go nie otworzyłam, ale jak tak dotykam, jest mięciutki i to jest coś, na czym mi najbardziej zależało, z czego w sumie najbardziej się cieszę, że udało mi się dorwać. Kolejna rzecz, też niekosmetyczna, ja zaraz sobie to wezmę do góry, to jest odświeżacz powietrza z Glade, to jest do tych, wiecie, dyfuzorów, które same psikają i to jest Bubbly Berry Splash, czyli jakiś tam owocowy, zobaczymy. Aktualnie mam jakiś standard tam w środku, ale jak mi się skończy, no to już na zapas powędrowało to. Uwaga, będę teraz szeleścić. Co tu jest takiego ciężkiego, słuchajcie? Nie mam zielonego pojęcia. Z Isany udało mi się dorwać nowość. Nowy cukrowy peeling z olejkiem arganowym i ekstraktem z bio kwiatów pomarańczy. W 98% są to składniki pochodzenia naturalnego. Tak wygląda opakowanie, tak wygląda peeling. Ja aktualnie mam peeling też z Isany chyba w użytku. Kiedyś, kupę lat temu ja peelingi używałam non-stop, bardzo regularnie, co drugi, co trzeci dzień. Od tego odeszłam, teraz używam, powiem Wam szczerze, jak mi się przypomni, dlatego też rzadko w dękach widzicie peelingi do ciała. Natomiast na zapasie nie mam żadnego, więc chyba, tak mi się wydaje, więc teraz sięgnęłam po nowy. Na promocji, słuchajcie, były płatki pod oczy nawilżające Hydro Booster z Isany. One mają w sobie hialuron i aloes, mają działać chłodząco i sprawiać, że opuchlizna będzie znikać. Jeżeli płatki trzymacie w lodówce, tak jak ja, albo nawet ja czasem trzymam je też w zamrażarce, słuchajcie, to każde, nawet najtańsze na świecie płatki ściągną Wam tą opuchliznę spod oczu, jeżeli rano macie zapuchnięte oczy, a u mnie to często jest niestety ten problem.
to wtedy, jak mówię, ja wyciągam, nakładam i chwila, moment znika. One nie robią nie wiadomo co, ale ja je lubię, a że były na promocji, to po nie sięgnęłam, bo były chyba po 3,5 euro, jak się nie mylę, a normalnie kosztują one coś koło 5. A już wiem, dlaczego to takie ciężkie. Kolejna niekosmetyczna rzecz, którą kupiłam, to jest marka Rubin Leash, czyli marka własna Rossmanowska. I to jest świeczka o zapachu bergamotki i jaśminu. Powiem Wam, że pachnie obłędnie. I ja z tych świeczek już miałam różne, różniste. I tak pokażę Wam, że na przykład te szklanki, które... Właściwie te opakowania szklane, w których trzymam pędzle, to są właśnie pod tych świeczkach. Te świeczki są przepiękne i faktycznie, słuchajcie, podczas palenia się roznosi się ich zapach po pomieszczeniu. Ja mam aktualnie jedną na wykończeniu, też z Rubin Leash, ale ona niestety w powietrzu się nie utrzymuje. To ma metalową nakrywkę z takim motywem, chyba można powiedzieć nawet trochę róży. I tak wyglądają właśnie szklane opakowania. Ja jak one mi zostają, to ja sobie, wiecie, wymywam je i używam chociażby na tea lighty, a że aktualnie mi się jedno opakowanie takie na tea light rozwaliło, pękło, to będę miała jak raz następne. Co my mamy dalej? Pozostając w temacie świec, no to kupiłam kolejne tea lighty z Rubin Leash, to są te 8-godzinne, są cholernie drogie, ale kiedyś one kosztowały, słuchajcie, 2,99, a po tej całej inflacji kosztują 4,49, to jest jakaś masakra za zwykłe tea lighty. Ich tu jest tylko 30 sztuk, 30 sztuk u mnie 3-4 dni i nie ma ich, także, no ale ja też bardzo dużo palę ich wieczorami. Co my tu jeszcze mamy? Chusteczki zwilżone z Baby, jak wiecie albo i nie, jest mnóstwo różnych rodzajów, są białe, niebieskie, żółte, sinokoperkowe i w ogóle, i te różowe. Różowe są moje ulubione od wielu, wielu, wielu lat. Ja chyba, słuchajcie, w 2015 roku zaczęłam je używać. Ja nie używam ich do demakijażu, chyba że tak jak na urlopie jestem gdzieś w drodze, cieknie ze mnie, no to wtedy faktycznie przetrę twarz. To nie podrażnia, ale no do oczu wolę czegoś takiego nie używać, choć też już mi się zdarzyło. Natomiast ja je zabiorę, słuchajcie, ze sobą do szpitala, bo różnie to bywa, wiecie, może być, że nie będę miała przez pierwsze dwa dni możliwości dokładnie się wykąpać, to wiecie, przynajmniej żeby się gdzieś tam przetrzeć, takie kocie mycie, jak to się nazywa, żebym mogła, no żebym nie śmierdziała, no co tu dużo mówić, tak? Co my mamy dalej? Kolejna rzecz, wszystkim dobrze znana, to olejek, co prawda pod prysznic do mycia ciała, z Isany. Ja go, jak większość ludzi, używam do mycia gąbeczek. Pędzli raczej nim nie myję. Są dwa pędzle, które... Dwa? Jeden. Właściwie to teraz dwa. Pędzle, które nimi myję, a są to pędzle z kremowych bądź płynnych róży. Bo niestety inaczej ich nie domyję, wtedy to mi się sprawdza, ale do reszty pędzli używam po prostu zwykłych mydełek. Produkt wszystkim znany, ja mam aktualnie jeszcze tyle w innym opakowaniu, więc niebawem mi się skończy i będę potrzebować, aczkolwiek już pewnie na nowe mieszkanie. Pozwólcie, że wyciągnę sobie szybko te pozostałe rzeczy, bo zbliżamy się do końca, zostały raptem 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest coś do włosów, słuchajcie, to jest Garnier Fructis, to się nazywa Charme Lusha. To jest wegański leave-in keratynowy, który ma niby naprawiać, wiecie, końcówki włosów i srutu tutu. Wiadomo, że tego nie zrobi, natomiast jest to przeznaczone do włosów zniszczonych, moje włosy są zniszczone, są cienkie. Jak zobaczycie filmiki sprzed roku, to ja miałam tych włosów 2-3 razy tyle. No niestety, sytuacja jest jaka jest, ja włosy tracę, aczkolwiek powiem Wam, że mam wrażenie, że odkąd regularnie używam wcierki od Anventei rozgrzewającej, to moje włosy jakby zrobiły się, ich kondycja jakby się troszeczkę poprawiła, jakby było ich nagle, nie wiem, może gęściejsze były, coś takiego. To pewnie mi się wydaje, bo to jest niemożliwe, ale...
No ale mimo wszystko wiecie, no dużo przyjemniej mi się patrzy na te moje patyki. I to jest produkt, słuchajcie, taki multifunkcjonalny, dlatego że ma intensywnie pielęgnować, ma regenerować, ma też w sobie ochronę przeciw ciepłem, przeciw temperaturze aż do 230 stopni, czego ja potrzebuję, dlatego że ja, słuchajcie, prostując włosy, prostuję wysoką temperaturą i no, robię to praktycznie codziennie, więc no, jest mi to potrzebne. Ma przeciwdziałać temu, że włosy się będą łamać, ma sprawiać, że włosy będą takie miękkie w dotyku i przede wszystkim ma te włosy wzmacniać. Tu jest pojemność 200 ml. Powiem Wam, że kiedyś, Boże, nie chcę Was skłamać, ale z jakieś 18 lat temu, 18, 16 lat temu używałam te produkty do włosów i bardzo lubiłam przede wszystkim za zapach. Zapach jest obłędny i zapach się nie zmienił od lat, także cieszę się, że kupiłam. Akurat nie był na promocji, nie pamiętam po ile, ale też tani nie był. Na razie powędruje on na zapasy, bo mam jeszcze, ja to będę używać jako sprayu termoochronnego, a mam jeszcze aktualnie jeden w użytku, a na zapasie już nie miałam nic, więc mam nowy. I ostatnie dwie rzeczy, słuchajcie, to są żele pod prysznic. Żeli pod prysznic nigdy za wiele. Ja, jak wiecie, regularnie i dużo zużywam żeli pod prysznic. Dopóki miałam wannę, to używałam dużo. Na nowym mieszkaniu, jak wiecie, mam prysznic, kabinę prysznicową, więc już się nie będę kąpać. Ja w sensie nie będę się kąpać w wannie. I ja często, gęsto używałam po prostu zwykłych żeli do robienia piany w wannie, dlatego też szybko mi szły. Teraz może będą szły troszeczkę wolniej, ale no wiadomo, ja się myję codziennie. Są ludzie, którzy myją się co drugi, co trzeci, każdy musi dzień, każdy musi wiedzieć dla siebie, ja myję się codziennie, są niżej, nawet myję się dwa razy dziennie. W zależności od tego, co robiłam, czy się spociłam i tak dalej, dlatego też, no mówię, troszeczkę mi tych żeli idzie. I tutaj mam jakąś nowość z Isany, Czyste Szczęście się nazywa. Jest to żel o zapachu wesoło-witalizującym. Tak to jest napisane w przetłumaczeniu. Jak widzicie, tu są na opakowaniu cytrynki, więc możecie się domyśleć, że to jest zapach cytrusowy. Takiej cytrusowej lemoniady. Przepiękny zapach, na pewno na lato bardzo orzeźwiający. Ja lubię cytrusowe zapachy, ja lubię, jak wiecie, z jednej strony bardzo słodkie, migdałowe, takie waniliowe, ciasteczkowe, a z drugiej strony lubię właśnie cytrusowe, pomarańczowe, tego typu zapachy. I tutaj na przykład mam markę Jean and Lynn, to jest marka... Z tego co wiem, oni robią greenwashing, bo uważają, robią tak, jakby byli marką naturalną, a marką naturalną nie są. Z tego co wiem, może być, że się mylę, może być, że źle gdzieś słyszałam i tak dalej, no ale w każdym bądź razie. Jest to kremowo-olejkowy żel pod prysznic, wegański, o zapachu olejku arganowego i fajgi. I powiem Wam, że jak niuchnęłam, to ma to przepiękny owocowy zapach. To jest na pewno ta fajga, ale pachnie obłędnie. Ja z tej marki nie miałam jeszcze ani razu, ani żelu pod prysznic, ani peelingu, bo też w takich tubkach mają peelingi, ani nawet, jeżeli się nie mylę, produktów do włosów, przynajmniej sobie nie przypominam. Natomiast od tej marki miałam krem do twarzy, który bardzo lubiłam, zresztą pokazywałam go Wam w ulubieńcach, bo użyłam i w zeszłym roku jedno opakowanie i rok wcześniej, także naprawdę fajny krem na właśnie na taki okres jesienno-zimowy. Także tak, no kupiłam, zobaczymy. Ja, o ile się nie mylę, na zapasie mam jeszcze tylko 3 żele pod prysznic, plus te 2 będzie 5, no ale to wiecie, jak mówię, to szybko zejdzie. I tak, kochani, to by było na tyle. Popatrzcie, znalazłam bąkasowy. Wydałam, ja miałam 10% kupon. Ja tych kuponów mam mnóstwo, dlatego że dostałam od Matiasa.
mnóstwo. Nie wiem, ile ich jeszcze mam. No z 30 na pewno, także przy każdych zakupach po prostu używam, a jeszcze w apce mam kilka, także no, jestem zaopatrzona potąd, tak? W każdym bądź razie po odjęciu zapłaciłabym generalnie 43,15 euro, natomiast po odjęciu tych 10% zapłaciłam 38,83 euro. Także powiem Wam, że opłacało się. No, to w promocji kosztowało 5,29 euro. To jest drogo, to jest drogo. No ale nic, także tak kochani, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten haul, to by było na tyle. Oczywiście znowu rozgadałam się jak nie wiem. Teraz zostawiam to tak jak leży i pędzę szybko robić dalej to, co zrobić muszę. My zobaczymy się, mam nadzieję, niebawem. Jeżeli podobał Wam się filmik, to pamiętajcie o kciukowaniu w górę, chętnie komentarze. Jeżeli nie zasubskrybowaliście mojego kanału jeszcze, a wiem, że takie osoby są, które tutaj regularnie zaglądają, ale z jakiegoś powodu no, nie subskrybują, to bardzo zapraszam do zasubskrybowania. Bardzo trudne słowo. Ja się teraz z Wami żegnam, trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.